sprawdza pan składkę produktów kupowanych w sklepach? Tak, oczywiście składka. A czy sprawdza pan, skąd pochodzą produkty? Tak, również skład sprawdzam. Uważa pan, że kupowanie produktów w sklepach lokalnych, czy w takich wielkich supermarketach jest lepsze? Wolałbym lokalnych kupować i tak kupuję. A zwracam. A wie pani, skąd pochodzą produkty, które pani kupuje? No ja kupuję, proszę pana, no takie masełko. No i jajeczka. W sklepie kupuję jajeczka od takiej babki. A właśnie gdzie pani woli kupować produkty? W jakichś większych sieciówkach, czy w mniejszych jakichś sklepach okolicznych? Wie pan co, gdybym była młodsza, to bym pojechała do dalekich sklepów, a ja to kupuję na osiedlu w tych mniejszych. Bo mi się lepiej opłaca. Tylko, że jak idę do sklepu codziennie, bo to ja kupuję po troszku, to codziennie są droższe ceny. Wyrób już jest coraz to droższe, dla emerytów nie starcza pieniędzy. Szczerze przyznam, że rzadko. Chyba, że są to pakowane, to wtedy tak, zgadza się, czytam. A czy pani kupuje najczęściej w jakichś sklepach, sieciówkach, czy na przykład najczęściej na rynku? Warzywa staram się jednak na rynku. Warzywa na rynku. Tak. A na przykład, gdy pani kupuje w jakichś sklepach, czy pani kupuje w jakichś strefach bio, takich specjalnie zdrowych produktów, czy... Nie. Czy segreguje pani śmieci? Czy segreguje? Tak. Oczywiście. A od jak dawna? O, nie pamiętam. Długo. A jak dużą uwagę pani przywiązuje, żeby dbać o to środowisko? No trzeba dbać, żebyśmy byli i my zdrowi, prawda? Mhm. A odczuwa pani na przykład na przestrzeni lat, jak to wszystko się zmienia? W sensie ten klimat przez... Klimat to jest coraz gorszy, to trzeba przyznać. Oczywiście, że sprawdzam. Wszystko sprawdzam. Skład jaki ma, bo się zdrowo odżywiam. A interesuje panią pochodzenie żywności? Oczywiście, że interesuje mnie i gloryfikuje Polską. A woli pani kupować w sieciówkach czy w mniejszych osiedlowych sklepach? Jeżeli chodzi o żywność, niektóre rzeczy w sieciówkach, a niektóre w małych sklepach. Warzywa, owoce. To raczej w takich osiedlowych sklepach. Czy segreguje pan śmieci? No niestety akurat nie za bardzo. Rozumiem, że to jest przydatna cecha oczywiście tak dla środowiska, natomiast ja się tym nie zajmuję. Dobra, a czy pan uważa, jakie zadania, co możemy robić, żeby środowisku pomóc? Znaczy, co możemy robić? No faktycznie na przykład segregować śmieci, to na pewno jakby człowiek to robi, no to... Lepiej to było wyglądało dla środowiska, natomiast co możemy robić? Na przykład nie wyrzucać śmieci, nie wiem, jak na przykład ktoś pali papierosa, to żeby go na przykład wyrzucał do kosza, nawet już na przykład do byle jakiego kosza, ale nie na przykład na ulicy, na ziemię. No i w zasadzie tyle. Tak samo na przykład z butelkami, nie wiem, po jakichś piciach, napojach, żeby człowiek wyrzucał, no myślę, że wtedy będzie po prostu lepiej, tak? Dobrze, i ostatnie pytanie. Czy uważa pan, że nasza planeta jest w stanie przetrwać, jeśli ludzie nie zmienią swojego postępowania? No, z tego co wiem, to nie bardzo, no bo wiadomo, może być jakieś globalne ocieplenie, coś takiego, no i to raczej nie spowoduje, że my dłużej przetrwamy na tej planecie, więc no jeżeli na przykład czegoś nie zrobimy w tym kierunku, no to wiadomo, no nie będzie łatwo, no i mogą być z tego po prostu problemy. Czy segreguje pan śmieci? Oczywiście. Od jak dawna pan to robi? No, od zawsze. Teatr czy kino? Raczej teatr. A jak często pani chodzi do teatru? O, już dawno nie była. A ma pani jakieś polecić? Jakiś spektakl? Nie wiem. Wolę teatr. Ja teatr. Tak? A jak często pani do tego teatru chodzi? Znaczy, najczęściej chodzę do Filharmonii. Tak? Średnio 10 razy w sezonie. O, a uważa pani, że na przykład bilety nie są zbyt drogie jak na takie sensy? Powiem tak, w moim wieku już są dla emerytów, także są trochę tańsze. To super. A gdyby mogła pani polecić jeden z takich najlepszych spektakli?
Znaczy, najczęściej mnie interesują transmisje z Metropolitan Opery. Raczej kino. I jak pani często chodzi do kina? Ostatnio bardzo rzadko. A woli... Rapsodię ostatnio. A woli pani takie mniejsze typu, kina typu Charlie, czy jednak większe jak Cinema City? To obojętne, bylebym dobrze odbierała. A jakiś taki jeden film godny polecenia? Ja tak rzadko chodzę, że trudno mi powiedzieć. Tak w ogóle to najbardziej mi się podobał Titanic. Wolę kino. Jak często była pani w kinie? Tak dwa razy na miesiąc. Jaki ostatnio pani film oglądała? Pewnego dnia w Hollywood. Poleciłabym go pani? Tak, pewnie.